Na początku należy podzielić karty na dwie talie. Talię kart akcji oraz tematów. Z talii akcji należy oddzielić trzy karty natychmiastowe i odłożyć je chwilowo na bok. Następnie każdy z graczy dobiera cztery karty, z których zostawia dwie na ręce, a resztę odrzuca na stos kart odrzuconych, zwany śmietnikiem. Gracz dobiera taką liczbę znaczników czasu, jaka znajdowała się na odrzuconych kartach. W grze dwuosobowej na początku każdy z graczy dostaje 5 kart i odrzuca 3 z nich. Jeśli gracze wybrali już karty, należy wtasować do talii kart akcji 3 wcześniej odłożone karty natychmiastowe. Następnie z talii kart tematów należy odsłonić 3 z nich. Będzie to nasza wyszukiwarka, z której będziemy pozyskiwać tematy. W tym momencie jesteśmy gotowi do rozpoczęcia rozgrywki. Rozpoczyna ją gracz posiadający najmniej znaczników czasu. Podczas swojej tury gracz może wykonać jedną z czterech akcji. Dobrać kartę akcji. Należy jednak pamiętać, że można posiadać na ręce maksymalnie 5 kart. Jeśli zdarzy się, że gracz dobierze kartę natychmiastową, należy wykonać akcję opisaną na niej oraz gracz, który dobrał tę kartę, kończy swoją turę. Karty natychmiastowe poznacie po innym tle oraz ikonie błyskawicy w lewym górnym rogu. Kolejną akcją jest zagranie karty. Gracz wykonuje wtedy akcję opisaną na karcie oraz dobiera tyle znaczników czasu, ile widnieje w lewym górnym rogu karty. Gracz może również zdecydować się dobrać post z wyszukiwarki. Należy wtedy opłacić jego koszt wyrażony w znacznikach czasu i wziąć na rękę. Należy pamiętać, że karty tematów również wliczają się do limitu kart na ręce. Ostatnią akcją jest zagranie dowolnej liczby postów. Należy położyć wtedy przed sobą dowolną liczbę tematów. Od tego momentu nazywamy je postami. Gra kończy się w momencie, w którym jeden z graczy dobierze na rękę ostatnią kartę tematu. Należy wtedy podliczyć liczbę lajków na swoim profilu oraz doliczyć bonus za posiadanie największej liczby kart danego rodzaju.